Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Pray for the Gods. I tak, troszeczkę się zawiesiłem, przepraszam was za to. Ostatnim razem bodajże zabiliśmy tego wielkiego robaka. Kochani, widzę, że ta seria się zbytnio nie chce oglądać. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba. Będę starał się jednak jeszcze troszeczkę to ponagrywać, po pierwsze, bo skończyły mi się powoli gry do nagrywania i jestem teraz w kropce, bo nie wiem, czego oczekujecie ode mnie w ramach tej serii. Dobra, puśćcie, to się chyba wpuszczało. Więc tak, na początku spróbuję troszeczkę tu pozwiedzać ten świat, bo możliwe, że same te bossy nie są jedyną rzeczą, którą możemy w sumie tutaj robić. Wiem, że chciałem ostatnio jeszcze pójść tam, bo tam zabijaliśmy bossa. Mamy tu pełny open world, więc bez problemu możemy troszeczkę te światy pozwiedzać. Mam nadzieję, że nie będzie za cicho gra, bo troszeczkę teraz pozmieniałem. Zacząłem nagrywać pewnego point and clicka, ale jest tak hałowy, że mam tylko 15 minut w tyłek. Nie mam zamiaru nad tego wrzucać. Serio, ta gra nie była fajna. Tam nie przejdziemy. Przynajmniej nie w ten sposób. Wiecie, to się prawym przyciskiem myszy non stop robiło. Ja cały czas zapominam, że to jest prawy przycisk myszy. Tam już byliśmy. Czy będzie tu coś ciekawego? Możemy sobie coś ugotować z tego, co widzę. No dobra, średnia porcja mięsa ugotowana. Nic innego w sumie tu nie zrobimy. Ale przynajmniej wiemy, że mamy tu ognisko. Dobra, ale czy możemy gdzieś tu przejść? Gdzie? Nic, zero, nul. Jednym przejściem pewnie będzie tam. Tylko tu już jednego bossa zabiliśmy. Czy to? A, tu jest ścieżka. Tu jest nasza ścieżka. Dobra. Zbieraj jagódki. Naprawdę, ta gra jest ładna. Ta gra jest naprawdę ładna, tylko pytanie, jak ona się będzie oglądać. O cholercia. Dobra, tym się robiło to. I tu jeszcze był łuk potrzebny, prawda? Muszę sobie zrobić te strzały. Tylko tak, my już nie mamy strzału, czy mamy strzały? Nie mamy strzał. A ty, gagatku. Zaraz zobaczymy, czy możemy wykraftować strzały. Dobra, siadło. Siadło, ale też trochę oberwaliśmy. Dobra. Czy my możemy kraftować? Wytwórz przedmiot. Niestety, tutaj nic nie możemy zrobić z tym. No nie, mówcie, że się nie da kraftić. A pomoc. Odporność na chłód. Odporności. Czas oczekiwania na regenerację. Szerzej tłuszcz. Tłuszcz prostą broń. Aha, dobra, to w ten sposób chyba można. Czy my nie mieliśmy trochę drewna? Słanie. Chyba nie. Dobra, możemy to zniszczyć bez problemu. Odzyskajmy materiały. No właśnie. Bo tych materiałów niestety nie ma. Tych materiałów tu nie ma. Jak się kraftuje? Abym nie. Jeszcze raz pomoc. Twórz, ulepszaj. Szerzej silnej drzewa, by zbierać drewno. Rozumiem. No to spróbujmy ściąć drewno. Tylko wiecie co? Przydałoby się naprawić to tutaj. Mamy bez problemu materiały, które nam pozwolą na to.
Długo będziesz to naprawiać. Spróbujmy ściąć drzewo. Da się. Wow. To wszystko poleciało tam w dół, niestety. Wszystko poleciało tam w dół. No dobra, i czy my teraz mamy... Mamy! Wytwórz strzały. Ej, dobra, robi się powoli ciekawie. Mamy ten pierwszy crafting, który tu zrobiliśmy. Trochę strzał nam poszło. Tego się nie da niestety ścinać już dalej. Ile mamy strzał? Strzał mamy 5 sztuk. Już teraz możemy walczyć z tymi gagatkami. I mówię, chciałbym się tutaj przejść, żeby troszeczkę tą mapę podkrywać. No tak, staminy nam brakuje, jedzenia nam brakuje. Więc zjedzmy od razu coś. Eat. Zjedz i to. Myślę, że powoli będziemy szukać sobie jakiegoś miejsca legowiskowego. Dobra, cały czas klikam F. No, umieraj. Umarł i nie żyje. Dobra. Idziemy dalej. Gdzie my jesteśmy? Idziemy dalej w stronę tego stworka. Tylko to jest chyba jakaś jaskinia. Gdzie my jesteśmy? Wow. Interakcja. Odzyskaliśmy mapkę. Fajnie, fajnie. Tak, chciałbym zmienić broń, żeby sobie tej siekierki nie marnować. Ciekawe, co my tutaj znajdziemy. To jest lepsze pytanie. Coś tu się świeci. Spinaczka, ale tu nie możemy przejść. No, nie możesz tu wskoczyć. No nie mów. Stara, nie mów. Puść się. Gdzie my jesteśmy? Na pewno my tu zanocujemy, więc spoko. Tam jest wyjście. Są grzyby. Ale będzie jazda. I kolejna znajdźka. Czy my się możemy ulepszyć? Nie, potrzebujemy 3 sztuk, żeby znów użyć ulepszenia. Co w ten sposób działa? No widzicie, człowiek się uczy całe życie. Człowiek się uczy całe życie. Dobra, pójdźmy się teraz, prześpijmy delikatnie. Możemy to rozpalić. Potrzebny przedmiot, drewno. Dobra, chodźmy po drewno. Potem zrobiliśmy strzały, więc tym bardziej. Nie musicie, że się porespiły, proszę. Zburza śnieżna. O! Zetniesz ty mi to, czy mi nie zetniesz? A, to jest, czekajcie, ja złym przedmiotem to biję. I chyba zepsuło całkowicie, prawda? Ale rzeczywiście. Muszę usłyszeć nawet, że jest zupełnie w ogóle inny dźwięk. To właśnie ta broń się nam również zepsuła. Ta broń się nam również zepsuła. Kurde, te bronie to się normalnie tu psują jak głupie. Mam nadzieję, że nam się to nie rozwali tak prędko. Mam nadzieję, że to się nie rozwali tak prędko. Tylko tak, widzę, że od razu nam ciepło bardzo spada. No i dziękuję, nie mamy siekiery. No właśnie, tym już nic nie zrobimy. Holy moly! Dobra, idziemy do środka, bo zaraz zamrzniemy. Zjemy przy okazji jagody. A co mi tam? Dobra, jagódki. Bo wy się zaraz roztopicie. O, cyk, od razu na jedzonko. Dobra, prześpijmy się. Tylko może byśmy sobie rozpalili ognisko? To najpierw zobaczmy, co my możemy w ogóle z tego stworzyć.
Zrób broń siekiera. O tak. No to dobra, jeszcze raz polecimy tam. Ale to już za chwilę, bo mamy w sumie ciepło sporo. Idź spać, śpi, aby skrócić czas odnowienia wytrzymałości. Śpiulkaj, śpiulkaj. No, od razu jesteśmy orzeźwieni. Cały czas słyszę, że coś tutaj się panoszy. Zetnijmy te dwie kłody jeszcze dodatkowo, to akurat będziemy mieć w razie czego cokolwiek, żeby sobie stworzyć z tego drewna. I drewno jest takim podstawowym surowcem. Nie powiem, trochę dziwny ten crafting tutaj jest. No ale cóż. Bierz łuk do ręki i idziemy walczyć, wojowniczko. Możemy sobie jakoś ulepszyć te nasze stroje. Chyba raczej nie. Czy tak? Możemy teoretycznie ulepszyć, ale czy ja chcę? Na razie nam to zimno jakoś nie spada. Dobra, od razu widzę, że tam jest kolejna jaskinia. Więc przejdźmy się. Co tam jest? Kolejne ustrojstwo. O cholerka. No, cały czas mi się mylą te przyciski, naprawdę jest tak ciężko. Opa! Tam jeszcze nie mogę się przyciągnąć niestety. O, no właśnie. Uuu. Naprawdę tu nigdzie się nie da przyciągnąć? Boję się, że jak spadnę, to nie będzie co ze mnie zbierać. Ale chyba właśnie o to w tym chodzi. Dobra, kochani, Geronimo. O, to się da zrobić w ten sposób. Kurde, nie pykło. Ja żebym nie wiedział. Ja żebym nie wiedział. No. Ej, to jest fajne. To już mi się podoba. Możemy się dalej spinać? Niestety nie. Ej, dobra, to jest naprawdę fajne. To jest ekstra. Akurat ta sekwencja jest naprawdę bardzo fajna. Okej, okay, spróbujmy teraz tu przejść. Wow! Było blisko. Dobra, gdzie żeśmy doszli w tej chwili? Jest jakaś jaskinia, mam nadzieję, że stworów w środku nie będzie. Ale tak wygląda, jakby mogły być. Wow, jakie to jest wielkie. Tam coś się pali. Tam coś się ewidentnie pali. Wow. I mamy kolejny punkt umiejętności. Płonący, by poczuć ciepło, zaślepiony, by widzieć, wyciszony, by śpiewać pochwały i będący w drodze, by uwierzyć. Nasiona życia tworzą nowe plony, by wszystko rozkwitło. Byliśmy silni, zostaliśmy wybrani, a oni potrzebowali naszej wiary. Dobra, czyli co, teraz możemy się ulepszyć. Wytrzymałość czy zdrowie? Nadal chcę wytrzymałość. No i pięknie. Obiecuję, że następne będzie zdrowie. Tak, zeskoczyliśmy z tamtej strony. Co to jest? Brak miejsca. Miejsca gdzie? W broniach nie. Możliwe, że tu. Dobra, zniszczmy go. I co teraz możesz? On jest chyba też zniszczony. Prosty hak uszkodzony. Kurde. Aś ty głuptasie. Aś ty głuptasie.
No ty, buraku cukrowy, gdzieś się miałeś złapać. Dobra, jak chcesz tak bardzo zwiedzać te doły, no to spoko. To pozwiedzajmy trochę i doły. Myślę, że ta seria troszeczkę poszła na początku za prędko z tymi dwoma bossami, wiecie? Brakowało chyba właśnie w tej grze takiej spokojnej eksploracji, trochę survivalu. I ogólnego takiego fajnego feelingu. W ogóle, co było tutaj? Da się w ogóle tu przejść? Jest tu coś do zwiedzania? Chyba nie. Prawie jak w Dying Light'cie. No złap się, ty buraku cukrowy, no ile można? Już ci nie ufam. Bierz to do ręki. Jakkolwiek to brzmi. Idziemy na górę. Widzowie chcą dalszej części, a my siedzimy w jednym miejscu. Nie wiem, jak ty się nawet nazywasz. Nazwijmy cię Buraczek. Myślę, że to będzie spoko. O, jest przejście. Ja już nie ryzykuję. Nasz Buraczek ewidentnie ma problemy z wchodzeniem na półki, więc po prostu odpuśćmy jej tego typu rzeczy. Tu jest przejście. Wyjdziemy, wyjdziemy. Jest tak z ciekawości. Wow. To nie jest to nasze pierwsze wejście? Ej, czy nas tu nie było? Oj, chyba my tu byliśmy. No pewnie, że my tu byliśmy. No widzicie, teoretycznie jakby człowiek się wycwanił, to mógłby od razu przejść w tamtą stronę. Dobra, podzwoń sobie kilka razy i wychodźmy stąd. W ogóle chyba jesteś tu trochę głodna i jest ci zimno. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chodź buraczku, chodź. No to sekwencja, którą mieliśmy na początku, znów niestety przed nami. Tą mapę już mamy. Ale tam... Kurde, czy my tam byliśmy? Nie wiem, ale chyba już nie chcę ryzykować. No i zepsuła nam się niestety zabaweczka. Serio. Bardzo szybko się to wszystko psuje. Skąd wziąć te szardy? Jak nam się to zepsuje? Kurde, jeszcze to wyrzuciłem, naprawdę? Nieintuicyjne to jest. Skąd wziąć szardy? Gdzie my jesteśmy? Przeszliśmy jakoś stąd. Wyskoczyliśmy tu. Aha, dobra, to wiele by wyjaśniało. Wiele by to wyjaśniło. No to delikatnie się cofnęliśmy, zrobiliśmy kółko. Pytanie, skąd możemy wziąć te szardy? I czemu nam się szybko tak zregenerowało wszystko? To jest też ciekawe. Turlaj się w śniegu, ale bardzo ładna jest zrobiona sekwencja śnieżna. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Chłopaki ewidentnie mieli talent. A, to był ten pierwszy boss. Czy tu czeka na nas jakaś nagroda? My tu mamy. Wołają echa przeszłości. Aha, czyli że możemy jeszcze raz tego bossa zrobić. No to nie, żadnej nagrody niestety nie ma. Tam tylko widać buzię w tęczu. Nic więcej. Czy my się tu możemy ogrzać? Możemy. Zjedzmy coś. Czy te grzybki nam cokolwiek dają? Tak. Wybrane ze względu na ich zdolność do powstrzymywania, podtrzymywania czujności i skupienia. Spożywane na surowo zapewniają odprężenie, ale po ugotowaniu i zjedzeniu w całości czujesz się... coś tam. Nie wiemy, jak się czujemy. Dobra, zjedzmy to. No i teraz wejdź, człowieku, na górę. Jakżeś taki mądry.
Właś, buraczku, właś. Musimy znaleźć te szardy, bo będziemy w tyłku, wiecie? No, właś. No, czy ty masz problemy z jakąś swoją osobowością? Chyba tak. No i dobra, ale gdzie my możemy teraz przejść? Tam nie. Tu też nie, bo tu tylko go, że tak powiem, powstrzymywał przed atakami. No to właśnie. Gdzie jest przejście? Nie pamiętam, gdzie było przejście. Fuck. Nie wiem, czy nas ten piesek wtedy nie zabierał stąd. Ale wam, żem odcinek zrobił piękny. Kurde. No pewnie. To było tylko takie przejście. To co, musimy jeszcze raz się wracać? Jejku. Jakieś fast travela, nic, rzeczy, zero, nul? No traf w końcu, buraczku. Ale wy mnie przeklniecie za to. Chodzenie normalnie, ja już słyszę komentarze. A czekajcie, czy to da się rozwalić? Niestety nie. Niestety nie. Ale w teorii przecież my nie musimy wcale chodzić tymi ścieżkami, które dają nam twórcy. Tylko tak, tu raczej nic już nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale patrzcie, jak ładnie do dziurki wskoczymy. Cyk i cyk. Więc co, nie pozostaje nam nic innego, jak przejść tędy. Wejścia tam nie ma niestety. Tu również nie ma. Może nam się uda, może nam się uda? Udało się. No niestety, tędy nie przejdziemy, ale może tak się uda. Cyk. No i co, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym spadaliśmy, rozumiem, tak? Ale Lipton. Oj, gro, to nam zrobiłaś back travel. Dokładniej to ja wam to zrobiłem. Jestem ham. Pan ham. Pan szynka. Tylko tak. Głównym problemem teraz w tym wszystkim... A nie, chyba jednak nie ma problemu. Myślałem, że zapomniałem dokładnie, gdzie mieliśmy przejść, ale dobra, no dostaliśmy punkt w sumie. Punkt, w którym mogliśmy cokolwiek zrobić. Tylko jest jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Jak my się wrócimy na tamtą stronę? To pytanie powinienem sobie zadać na początku, gdy tutaj lazłem. Jeżeli byśmy poszli tam, to jakimś cudem może byśmy przeszli. Dobra. Geronimo! O kurde. Nie wyszło. Wiatr nas spycha. Nie. Nasza postać nie umie po śniegu. Ale dobrze, da się tutaj wszędzie przechodzić, więc luz. Naraz się wyspniemy. Chodź po ścianie. Patrzcie, taka alpinistyka to jest jednak coś. Po płaskiej ścianie. A wchodzi jak przecinak. Dajesz. Po to ci robiłem dodatkową staminę, żeby właśnie takie miejsca mogło bez problemu przejść. O, widzisz, jak ci ładnie poszło. Ciekawe, kiedy umrzemy. Z głodu, pragnienia albo czegokolwiek. No, wchodź dalej, wchodź. Ja jestem typem alpinistycznym. Wcale to nic nie oznacza, że teraz, nie wiem, przegramy czy coś. Tylko nam stamina zaraz się skończy, to już będzie większy problem. O, jakieś kulki analne lecą za nami. Uciekaj! Szybko! Biegiem! Ja słyszę kolejne. A i owszem. A i owszem, no nie, kula mnie goni. Pani kulo, proszę przestać. Daj już spokój, przestań.
Ach, jaki naściankowiec jeden, no. Jak pluskwa. Dobra, udało się. Teraz znaleźć jeszcze miejsce bezpieczne do życia. Na przykład, o widzicie tutaj, wykrakałem. Będziemy dzisiaj łazić po jaskiniach jak grotołazy. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że już tą jaskinię zwiedzaliśmy. Ale może jestem w błędzie. A może wcale w błędzie nie jestem, bo chyba tutaj właśnie to było. No, oczywiście, że tak. Czyli zrobiliśmy kółko. I to takie dosyć spore kółko. I tu będzie miejsce do spanka. No ale dobra. W sumie ogrzejmy dupkę. Po raz drugi. I ty chciałaś coś gotować. Czy ja mogę cię ugotować? Mogę cię ugotować. Szybki skijka. O nie, przypal. Mamy pieczone, zielone grzyby ugotowane. I błękitny eliksir. Ciebie niestety ugotować nie możemy. Dobra. Prześpijmy się delikatnie. Dawaj, pobudka wstać, konią wody dać. Ile można spać, no? To ja spałem ci do 14, tobie tak nie wolno. I nie, nie... O Jezu, nie z pięści, kobieto. Nie z pięści. Ta buzia jest zbyt ładna, żeby tak z pięści traktować, no. Mamy jeszcze to mięsko? Mamy to mięsko na szczęście. Ale musimy się zainteresować jakąś zwierzyną, bo będzie zaraz problem. I poczekajcie, czy mi się wydaje, nie, z nich leci jakiś ten głupi pył, prawda? Z czego leci ten pseudometal? Tego nie wiem. Zaraz się dowiem, za hordę! Proszę mnie nie bić. Co z ciebie leci? Jedyne co z ciebie leci... Aj, nie będę przeklinał, to jest kanał Family Friendly. Ale cię pięknie wykiwałem, uuu. Tak naprawdę to nie, zaraz umrę. Co za gangrena, Jezu. Dobra, bierz to szybko i uciekaj. Jezu, ile ja życia straciłem. Nie mam głodu, nie mam nic. Dlaczego by to mi zabrało głód? Umieramy, nie. Jedz, aby przyspieszyć regenerację wytrzymałości. Dziękuję ci za pomoc, ale ja tu umrę z innego powodu. Jezu, nie pokonał nas bossa, pokonał nas jakiś wyrostek. Nie dość, że jesteśmy śpiący znów. No i ja po prostu nie wierzę. Nie wierzę, co tu się stało. Jedz to. Znów musimy iść spać. To by po prostu to widział. Możecie się śmiać. Dziękuję. Tyle w temacie. Ta gra zaczyna mnie irytować. Wstawaj. Raz, dwa, trzy. I tutaj znów nie będziesz mogła wyjść, biedaczko, no. Odpuść się. Dobra, zjedzmy te grzyby. Yami, yami, yami. I tym razem nie będziemy się z nimi tłukli, bo oni nic, a nic nie dają. Ale widzicie, człowiek się musi nauczyć na... własnych błędach, a bo tutaj jest ten duży. No dawaj jeszcze raz. Wypchaj się dżemem. I to podwójnym. O, drzewko. No niestety tu jest tylko ten pseudopył. Nie wiem w ogóle co to jest. Co to nam daje i do czego jest nam to potrzebne, ale... ale, ale, ale. Czy jak ciebie walniemy? Niestety nie. Niestety nie. Jesteśmy na jakimś trakcie. Przydałyby się te jagody. Przydałyby się te jagody i to bardzo, bo umieramy z głodu. Czemu wy nie daliście tego na spacji? Aha, czyli tu zrobiliśmy tego bossa. Tego bossa. Pana kapitan.
I to chyba tu wszystko było, nie? To możemy powtórzyć misję. Tędy pójdziemy gdzieś do Wypizdowa, za przeproszeniem. A w brzuchu nadal pusto. O, ale coś tu chyba jest. Zwierzynka! Zwierzynka, mamy zwierzynkę. Patrzcie, to będzie... O kurwa, snajpera ze mnie tu nie będzie. Prawie! No z pustej niedziwy to sobie możesz postrzelać. Pod nogi. I to tylko. O, królik! Królik, poczekaj, naostrzę sobie tylko broń na ciebie i automatycznie cię zastrzelę. Dziękuję, że poczekałeś. Kurde, czy ty trafisz dzisiaj cokolwiek? Ale to był piękny strzał. Uuu, 100 punktów Dragon Findoru. Kurde. O, ale jestem mistrzem tej gry. Interakcja. Trochę mięska. Po jednej sztuce, ale jest. O, no, no bez jaj. Dobra, to było nie fair. Ale mamy drugą siekierę, więc luz. Mamy drugą siekierę, tylko tak. To bym chciał zniszczyć. O, skrawki metalu, trochę liny. I są jagody. Mamy jagódki, kochani, mamy jagódki. Będziemy żyć. No zjedz to, o to. No, i brzuszek pełny. Czy ten królik... A nie, to nie królik. Chciałem, że to królik. Dobra, kochani, ale przed pójściem dalej. Przed pójściem dalej zbierz drużynę. To by było na tyle. Ja zaraz się zabieram za kolejny odcinek, bo niestety nie chcę wam dawać tylko Dying Light jako jedną serię. Tak więc trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shino. Trzymajcie się. Hej, hej.